podejmował we własnej hali w meczu numer 2 o brązowy medal drużynę ze Stalu Zielona Góra. Są z nami trener drużyny z Winnego Miasta, pan Michał Uwalin. Jest z nami także pan Filip Matczak. Dzielić się z państwem będą wrażeniami z tego meczu. Panie trenerze, prosimy o komentarz i prosimy o ten komentarz do mikrofonu, jeśli można. Hello everybody, congratulations for Turo for a win. Thank you to our fans and it was a great support. Nothing more. We'll wait Sunday. Thank you. Cóż, nie trzeba tłumaczyć tego, co powiedział pan trener. Podziękował kibicom za wspaniałe wsparcie i pogratulował Turowi Zgorzelec wygranego meczu. Pan Filip Matczak, oddaję głos. Chciałbym pogratulować drużynie Turowa zwycięstwa. Przygotowujemy się do kolejnego meczu i miałem nadzieję, że będziemy grali o wiele lepiej. Dziękuję. Bardzo krótkie komentarze. Jeśli macie państwo jakieś pytania, to... Panie trenerze, może kilka ciepłych słów o pracy sędziów dzisiaj. Could you say a few words about the work? Ciepły. They was great. Like always. I mean, they do good job. We don't lose the game because never of referees. It was okay. Okay, thanks. Ja bym powiedział, że możemy mówić o meczu, a nie o sędziach. Zrobili no, for sure, but they do their job and they do it best way. Czekamy na kolejne pytania. Nie ma pytań, a zatem dziękujemy obu panom. Dziękuję bardzo. Jacek Winnicki jest z nami tradycyjnie już od razu Wysocki. Będą komentować mecz, który przed chwilą się zakończył. Mecz wygrany dla PGE Turowa Zgorzelec. Panie trenerze, oddajemy panu głos. Przede wszystkim gratuluję walki i podwoju zaangażowania naszym zawodnikom. Bardzo się cieszę, jestem dumny z tego, że w dniu dzisiejszym wyszliśmy naprawdę z charakterem. Pokazaliśmy, że chcemy walczyć o brązowy medal, że ten sezon się dla nas jeszcze nie skończył i że to jest taka sytuacja, że no, jedziemy do Zgorzelca. To, że wygraliśmy wysoko, nie ma żadnego większego znaczenia. Ten mecz, który będzie w niedzielę, w Zielonej Górze, będzie meczem o brązowy medal, meczem o wszystko i ten dzisiejszy wynik nie ma żadnego znaczenia. Nie było prawdy, na pewno będziemy tam walczyć, będziemy się bić. I za to dziękuję zawodnikom, dziękuję wszystkim. Tu chciałem drugą część swojej konferencji, bo że ponieważ jest to ostatnia konferencja w tym sezonie, więc chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za ten sezon. I jedziemy tam jeszcze walczyć. Mam nadzieję, że skończymy ten sezon z medalem. Tyle trener Jacek Winnicki. Konrad Wysocki, kapitan PGE Turowa Zgorzelec. Myślę, że to dzisiaj było fajne dokończenie sezonu tutaj. Było widać, że chłopaki się dzisiaj śmieli tak dużo jak w ostatnich 6 miesiącach, nie? Więc mieliśmy radość na boisku, graliśmy z całym sercem, wszystko nam się dzisiaj udało. Fajnie było grać. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, wszystkim, którzy tutaj się trzymali. Nawet jak nie graliśmy tak, jak mogliśmy. I teraz mamy szansę z wygranym meczem sezon dokończyć. Tylko mistrz to może i ten, kto wygra trzecie miejsce, więc nie wiemy, o co tutaj gramy. I będziemy dać wszystko, żeby ten mecz wygrać. Tyle, Konrad Wysocki. Teraz namawiam państwa do zadawania pytań. Panie trenerze, ja mam tylko jedno pytanie, bo dzisiaj oglądaliśmy na parkiecie pierwszą piątkę, jakiej nie widzieliśmy już bodajże w tym sezonie. Gdyby pan był uprzejmy powiedzieć, czy był jakiś specjalny plan, jakieś metody? Nie specjalny plan, ja po prostu szukamy takiego ustawienia, które daje nam na optymalnego ustawienia. Dzisiaj zdecydowałem się na taką piątkę, a nie inną. Także zagraliśmy inaczej pod koszem i zagraliśmy z innym rozgrywającym, ale jakby wszyscy inni zawodnicy byli tam na boisku. Także kwestia była tylko, w którym momencie się na tym boisku pojawia. Dzisiaj widzieliśmy fantastyczne zagrania Artura Lee z Larasem Lauderdalem, również z Konradem Wysockim. Czy to jest taki symptom, że możemy też podobną tercę oglądać od pierwszych minut w Zielonej Górze w najbliższym meczu? Nie ma decyzji jeszcze dotyczącej pierwszej piątki w niedzielę, więc ja też to nowiła w tej sytuacji podać ją dzisiaj, także na pewno przemyślimy wszystko i tak jak mówię, wyszedł nam super mecz. Cieszę się, że ten mecz z Zgorzelcem, że się przed Zgorzelcem tą myślą. To oczywiście to mnie cieszy bardzo,
ale po prostu wiem jedno, że ten mecz w niedzielę będzie bardzo ciężkim meczem i musimy zapomnieć z jednej strony o tym meczu dzisiejszym, cieszyć się z nim przez chwilę, ale musimy być gotowi na ciężką walkę, robić wszystko, żeby ten medal walczył do nas na rzece. Dziękuję.